أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله واتعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك في كتابه الكريم استعيذ بالله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون Sadakallahul azim. Ve kâle en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah fima kal ve kema kal. Drodzi muzovani, naš prorok sallallahu aleyhi ve sellem zostav vyslani do všetkých światów. Jego zaproszenie do islamu skierowane było do całego wszechświata, bez żadnego wyjątku. On aleyhi salatu ve selam nakazał muzułmanom, aby traktowali siebie jakby byli braćmi i siostrami. Również, aby ku zadowoleniu Allaha subhanahu wa ta'ala nie naśladować innych kultur czy narodów, aby budować nowy styl życia tylko w oparciu o religię Allaha jalla subhana. Prorok aleyhi salatu ve selam mówił, kto stara się upodobnić do jakiegoś plemienia, to stanie się jednym z nich. Zakazał swojej umie upodobnianie się do niemuzułmanów i sam praktykował tylko muzułmański styl życia. Gdy niemuzułmanie zapuszczali włosy, prorok sallallahu alaihi wasallam ścinał je na krótko. Gdy niemuzułmanie spali, on sallallahu alaihi wasallam nie spał. Gdy niemuzułmanie pościli jeden dzień, on alaihissalatu wassalam pościł dwa dni. Allah powiedział w Koranie, macie w wysłanniku Boga piękny przykład dla każdego, kto pokłada nadzieję w Bogu i w dniu ostatnim i kto często Boga wspomina. Warto naśladować jedynie proroka Muhammada sallallahu alaihi wasallam oraz jego spadkobierców, alimów. Imam Rabbani Qaddisa Sirru powiedział, mądrością jest naśladowanie sunny naszego proroka sallallahu alaihi wasallam oraz praktykowanie zasad islamu. Nawet dżemka w południe, gdyż tak robił prorok sallallahu alaihi wasallam, jest lepsza od tysiąca nocnych modlitw, które nie wynikają z sunny. Drodzy wierzący, niedługo nasze sąsiedzi będą organizować przyjęcia z okazji świąt katolickich oraz Sylwestra. Musimy być bardzo ostrożni w tym czasie, gdyż będziemy narażeni na popełnienie wielu grzechów. Tak więc, świadomy muzułmanin nie powinien ulegać z powodu wyżej wymienionych uroczystości. Ochrońmy siebie i nasze rodziny przed tymi grzechami i pomódlmy się za innych muzułmanów. Allah subhanahu wa ta'ala tak mówi w Koranie. Zostaw ich, niech oni jedzą i cieszą się używaniem i niech zwodzi ich fałszywa nadzieja. Oni niebawem się dowiedzą. Swoją chutbę pragnę zakończyć opinią, która zajmuje ważne miejsce w księgach muzułmańskich orzeczeń i która powinna przykuć uwagę każdego z nas. Jeśli muzułmanin odchodzi żydowskie i chrześcijańskie święta lub święta czcicieli ognia, robi w tych dniach to, co robią oni i przygotowuje te same potrawy, co przygotowują oni, to jest odstępcą od wiary, co oznacza, że odchodzi od islamu. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.